Sponsorem bezglutenowych batoników i łakoci dla gości jest Mixit. Zaczynamy kolejny odcinek 15 cm Konrada. Dzisiaj odcinek specjalny, bo jesteśmy na chacie u Michała Wiśniewskiego. Skąd Konrad te 15 cm? Słuchaj Michale, to jest aluzja trochę do Łukasza, 20 metrów, bo podobny format. Ale od razu Cię uprzedzę, pomiary były w zimnej wodzie, także to jest zakłamane, zafałszowane. Okej, dobra, z ciekawości pytam. I ja jeszcze zapomniałem przedstawić, że jest z nami Błysk, twój maltańczyk, 4-letni. W zasadzie to Maxa maltańczyk. Aha, no powiem Ci, że mi się bardzo spodobał. Jak za nami pójdzie, to ja go zabieram. No ja wiem, już strasznie było wielu fajnie. Chętnych. No taki trochę, wiesz, do każdego się lepi. Może za dużo go bijemy. Miałeś często takie sytuacje, że pozywałeś tabloidy? Ja nigdy nie pozwałem nikogo. Nie pozwałeś? Teraz dopiero po latach, kiedy wszystko odciąłem taką wielką, grubą kreską, to postanowiłem, że wszystkie nieprawdziwe informacje zgłaszam do kancelarii. Aha, i oni się tym zajmują. Tak, tego nie robiłem przez wszystkie lata, bo wydawało mi się, że to jest bez znaczenia. Oczywiście, że miało to znaczenie. Mhm. A ilu miałeś ochroniarzy w tych latach właśnie, jakich troje wydało tą AT4 płytę? Bo to pamiętam taki szał, to jest bardzo dobre, bo to się nazywa ochroniarzy. To nie było tak, no generalnie to byli ludzie, którzy pomagali mi, bo to, widzisz, co to znaczy ochrona? Cała ekipa, ich troje, to było ponad 60 osób. Okej, okay. Mówisz już o tancerzach wszystkich. Mhm. Tak. I to 60 osób zawsze jeździło na koncerty, czy nie? Czy to była też praca w studiu? Zawsze. 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 To, no a powiedzmy, to jeździła własna scena, jeździło własne nagłośnienie, jeździło własne światło. Ile tirów to było razem? O Jezus, nie mam ziemi. Ale to było w tirach, prawda? Uliczone. No tego się nie da inaczej zrobić. To do tej pory jeździmy w tirach. Wszyscy wiedzieli, w którym samochodzie jedzie Michał Wiśniewski? Czy byłeś zakamuflowany jakoś? Nie, ja w ogóle, ja lubię ludzi, więc ja się w ogóle nie kamuflowałem z takimi rzeczami nigdy. Najdziwniejsza reakcja na twoją osobę, jaką widziałeś? Nie wiem, przechodzisz obok jakiegoś fana i co robi? Rozkłada ręce, szczęka, śniotok. Myślę, że takich było wiele, ale to jest całkiem naturalne. To tak jak mówię, ja nie wiem, jakbym się zachował w przypadku co do niektórych osób. Choć miałem okazję wiele swoich marzeń w tym temacie spełnić, także... Na przykład kogo widziałeś z takich ludzi? Wiesz co, Od naszych lokalnych gwiazd typu Michał Bajor, gdzie zawsze pragnąłem poznać tego człowieka i miałem okazję, zaprosił mnie, mieliśmy okazję porozmawiać nieraz, spotykać się na jego koncertach, w studiach telewizyjnych czy gdziekolwiek indziej. Zawsze wymieniamy się serią bardzo, bardzo miłych słów. Ale Sandry Bullock nie widziałeś, czy widziałeś? Sandry Bullock nie widziałem, ale jeszcze przed tobą to ale słuchaj. Poznałem wszystkich aktorów grających Star Treku, bo jestem fanem Star Treka. Uścisnąłem im dłoń, zrobiłem sobie zdjęcie jak normalny fan. Stałem tak samo w kolejce po 2 godziny do każdego, żeby... A wiedzieli, że ty jesteś Wiśniewski, czy nie? Nie wiedzieli. Ale no, co to dla nich za różnica? No tak. Praktycznie to chyba nie o to chodzi. Nawet gdyby wiedzieli, kim jestem, to ja myślę, że... Ten człowiek, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że ja nigdy nie rozdzielałem tych ludzi na lepszych, gorszych, więcej znaczących, mniej znaczących. Psychofanów miałeś? Psychofanów? No jedna się, na pewno wielu, natomiast jedna sytuacja skończyła się, jak wiadomo, tak bardzo niefajnie. No, ale... A jak to dokładnie było, bo ja nie znam tej sytuacji. Wiesz co, w sensie co, nękali ci jakoś ludzie? Chora psychicznie dziewczyna, która ubzdurała sobie, że jest moją żoną, opiekunem prawnym i dopóki chodziła po urzędach lub tam przerzucała nam listy owinięte w kamień, znaczy kamienie owinięte w listy, żeby przeleciały przez bramę, to tam było jeszcze pół biedy, ale jak chciała już moje dzieci odbierać ze szkoły, to musieliśmy zgłosić tę sprawę i skończyło się to sprawą i zamknięciem jej w zakładzie psychiatrycznym. No to grubo. A powiedz mi, ile teraz koncertów dajecie rocznie? Jak wtedy było pod 300? Teraz się zmieniło liczba. Około 60. 60, czyli... A kiedy najbliższy gdzieś gracie? Bo bym sobie przyszedł chętnie. Czyli koncertowanie to jest co? Jakby dopełnienie tylko tej rzeczywistości chwilowej? A jakby koncertowanie to jest przyjemność. Przyjemność?
No i w tym momencie chyba też koncertowanie to jest główne źródło dochodów muzyków, prawda? No bo płyty już, z płyt już nie ma za bardzo kasy. Nie jest tak? No na pewno to nie są te pieniądze. Ciężko mi opowiadać, jak dzisiaj Taco Hemingway na pewno może z tego żyć, no bo tam nie wiem, ile on tego sprzedaje, nie wnikam. To są może śmieszne ilości w porównaniu z tym, co ja sprzedałem, ale no dzisiaj są to góry. Mhm. Pytanie, jak żyjesz? To jest właśnie dobre pytanie. Myślę, że chłopcy zarówno w hip-hopie, jak i w disco polo sobie tam świetnie radzą z tymi sprzedażami, które mają na dzień dzisiejszy. No bo też dopasowywujesz się do sytuacji. Ze względu właśnie na to, że jest ta dostępność, pojawia się bardzo dużo gówna z przewagą kupy. No niestety, w internecie teraz im coś głupsze, tym też ma bardzo dużo wyświetleń. No rekordy bije teraz Kruszwil, słuchaj, który ma tam miliony jakieś, kurde. Ale, słuchaj, on ale ma chyba... to jest Kruszwil, żeby była jesteś, jest tak samo wtórny jak milion takich osób, które robiły to przed nim na zagranicznych serwisach. To jest, mówisz, kalka z zagranicy? No może nie jeden do jednego, no bo Lord Kruszwil jest Lord Kruszwil. Tak jest. Natomiast moje dzieci też to zauważają. Mhm. Każdy ma z tego bekę. Jest to w jakiś tam sposób... Myślę, że on też pod bekę to robi trochę. Nie jest to na poważnie. Na pewno nie w 100%. Mhm. Oczywiście, że tak. No ale na zdrowie. No. Ile by miało... ile utwór, powiedz, by miał wyświetleń, jakby był YouTube w 2001? Nie wiem, się nie. Zobacz, Ona tęczy dla mnie 150, Sławomir też około 150, Miłość w Zakopanem chyba, ma teraz około 150, Zenek chyba 130, oczy zielone. Aha. Ile, powiedz? Moim zdaniem, nie, dobra, ty powiedz pierwszy. Nie, ja się... co by moim było, gdyby 200, to... 250. Ja myślę, że ja w ogóle nie lubię pytań potem, co by było, gdyby. Nieistotne, bo to dla nas jest nieistotne. My przeszliśmy do historii polskiej muzyki rozrywkowej, to jest dla nas wielki zaszczyt. Mamy pierwsze, drugie i dziewiąte miejsce w historii sprzedaży. Tego nam już praktycznie nikt nie odbierze, bo te nośniki się nie sprzedają. Już... Ale będą teraz oczywiście nowe listy przebojów. I będziemy trzymać za swoich kolegów naprawdę kciuki, bo wiesz, my nie byliśmy żadnym one hit wonder. Mieliśmy kilka tych utworów troszeczkę w innym może gatunku. Każdy był trochę z innej parafii, prawda? Z tych największych hitów. Tak i generalnie my będziemy mieć co robić do końca życia, przez sentyment. Mhm. To jest tak jak, nieważne czy moi koledzy z zespołów, które słucham, będą starsi i będą lepiej śpiewać, czy gorzej. Ja z sentymentu będę chodził na te koncerty. Na przykład na jakie koncerty? Na przykład na Lady Punk. Pana Sewicz. Bo to jest moje życie, to jest moja historia, to jest moje dorastanie. Perfekt. No na pewno, no byłem ostatnio, nawet oni grali na urodzinach, no trochę większych, bo tam 800 osób było na tych urodzinach. No to takie z przytupem. No tak, no ale Perfekt tam na nich grał. I generalnie no, śpiewasz każdą piosenkę. No tak. O, wiem, co jeszcze chciałem spytać. Jak wyglądał, czy mieliście jakiś specjalny rider techniczny, że nie wiem, życzyłeś sobie, żeby był złoty Jack Daniels w garderobie, albo nie wiem, jakieś sushi, wiesz, różne mają wymagania ludzie. Jestem ciekaw, jak to wyglądało u was. Nasz rider do tej pory może, ma... Czy Justyna? Nasz rider do tej pory jest obszerny, bo rider jest po to, żeby pokazać, jakie są optymalne warunki do tego, żebyśmy my czuli się dobrze i żeby organizatorzy mieli zagwarantowane, że będzie to najlepsza jakość danego naszych koncertu. Usług. Większość ridera tak naprawdę to są wytyczne, to jest instrukcja obsługi. Znaczy tak, ja nie mówię o tych technicznych sprawach, tylko mówię o na przykład... Jeżeli mówisz o życzeniach specjalnych, tak, to należałoby spojrzeć w tamte ridery. Na pewno przez jakiś tam okres na pewno było jakieś whisky, ale każdy, kto mnie zna, to wie, że ja to albo wyborowa, albo czerwony Jack Daniels. Także jakieś złote Jackie Daniels spotkasz może u mnie na półce, jak ktoś przyniósł. No widziałem, przyniósł, że pokaźna ta półka za ale jak ktoś przyniesie. Ale pomijając fakt, że ja już teraz nie piję, to co robisz z tym alkoholem? To jak piłem,
No. To piłem czerwonego Jasia. Czerwonego Jasia, okej. Okay. Także absolutnie. No tak, pod włosy, nie? No. Ale a to co, to te alkohole wszystkie twoja żona wypija, czy jak goście są? Nie, to czasami ktoś się poczęstuje, jeżeli ktoś pije. Aha. Natomiast ja nie, absolutnie nie. Okej. Okay. Coś chciałem jeszcze powiedzieć. A, wiem, dobra. Czy nie denerwowało cię to, że z ich troje było trochę w pewnym momencie jak z Disco Polo? Każdy słuchał, ale się bał do tego przyznać. Był taki trochę obciach w tym wszystkim. A to do dzisiaj tak jest. A dlaczego? Skąd to się brało? No bo przecież to nie było ani Disco Polo. Mieliście, kurczę, rockowe brzmienia, mieliście ballady. Skąd to się brało? Wiesz, dlaczego? Ja myślę, że to jest troszeczkę tak, że generalnie za tym wszystkim stoi sukces. To ja pamiętam, jakie było jeżdżenie po Kai, jak Kaja... Z Bregowiczem wtedy? Z Bregowiczem. No, bo się na kimś wyniosła, bo to nie jej tak naprawdę przecież, bo to Bregowicza. No tak. Później zawsze jak, się znajdzie sposób, żeby kogoś udupić. Tak, była budka suflera, no to nagle poszli w komerchę, bo nagrali takie tango. No, i potem Bal Wszystkich Świętych jeszcze. A jeszcze Bal Wszystkich Świętych. No to generalnie to jest taka banda totalnych idiotów, którzy poprzez swoją anonimowość najczęściej wydają opinię z czystej, naprawdę takiej beznadziejnej zawiści. Ja myślę, że my też jesteśmy wrzuceni do tego worka ze względu na to, że nagraliśmy Zawsze z Tobą Chciałbym Być. To jakby nikt nie pamiętał, że ten zespół platynową płytę sprzedał utworem Prawo. Chciałbym się tam doszukać Disco Polo nawet, bo być może wtedy byłaby to diamentowa płyta, nie wiem. Ale nie było tam niczego takiego. Nie mam zamiaru, ja szanuję swoich kolegów, zarówno tych śpiewających piosenkę poetycką, jak i tych, którzy grają Disco Polo, bo wiem, jaka to jest ciężka praca i jak długo musieli na swój sukces pracować. Jeżeli komuś się wydaje, że Marcin Miller, czy Radzio Liszewski, czy Zenek chociażby, że to się tak wzięło z dupy z dnia na dzień, no to nic bardziej mylnego. No przecież Marcin i Zenek to już 25 lat na scenie. Kłaniać się powinni po prostu tym ludziom. A powiedz mi, czy właśnie te wszystkie rzeczy, które ty robiłeś na scenie, oddawały trochę twój charakter, że byłeś taki szalony? Pamiętam ciebie, jak wchodziłeś po rusztowaniach. Pamiętam, jak husiałeś się na huśtawce jakoś tak, wiesz, no wszystko było takie szalone. Czy to trochę było właśnie spowodowane twoim charakterem, czy to po prostu show? Nie można zaplanować. Jesteś szaleńcem rzeczy. Takim w życiu prywatnym? Nie, oczywiście, że nie. Jestem ciepłym takim pantoflarzem pewnie. Jesteś pantoflarzem? No pewnie tak, no tak. No, tak. Ja jestem w ogóle domatorem, ja lubię sobie usiąść. Tak jak piłem wódkę, to najlepiej mi się piło ze mną samym. Samemu? Tak. Nie miałem żadnego łazika, więc moje partnerki też wiedziały przynajmniej zawsze, gdzie jestem. W domu. W domu. Wchodziłem na tą rampę, biegałem z jednej strony na drugą. Widziałem to. I to jeszcze, żeby była jasność, tam już chyba ze 300 zawsze miałem wlane w siebie. Także... Czyli co, przed koncertem trochę Pan sobie Bóg dziabnąłeś? Mnie, Pan Bóg mnie oszczędził. Aha. A lubiłeś sobie dziabnąć przed koncertem właśnie? No pewnie, no, ale tak na tym to na tym rock'n'roll polega. No tak, w sumie racja. A wydawało mi się 5 lat temu jeszcze, że nie można zagrać na trzeźwo totalnie. A jednak okazuje się, że można. Ale wszystko gram teraz na trzeźwo. A które życie swoje wolałeś? Teraźniejsze czy 2000 lata? Czy nie da się tego porównać? To nie ma co porównywać generalnie. Je ne regretterię, niczego nie żałuję. To były bardzo fajne czasy. Natomiast, żeby była jasność, generalnie każdy czas ma swoje dobre strony. I to jest taki fajny czas, gdzie naprawdę mogę się zastanowić nad tym, co piszę, jak piszę. Nie walczę z wiatrakami, mogę spokojnie wyjść do sklepu, mogę rozdać, powiedzmy, zrobić sobie kilka zdjęć z kimś po drodze, ale to już nie jest to wariactwo, to nie jest już ten szał ciał, który był wtedy. To mi bardzo odpowiada, jest odrobinę więcej prywatności. Nie wszystko mogę zrobić anonimowo, raczej praktycznie nic. No tak. Więc... No to jest one way ticket niestety, rozpoznawalność, prawda? Tak jest, ale ja też absolutnie tego nie żałuję. To jest cena, którą za to musimy zapłacić. Jak masz ochotę się zaszyć, to do szałasu i się tam zamknij po prostu w środku lasu i tam no jesteś tak. Anonimowy.
Przepraszam, oczywiście. Nie, ja słuchaj. No. Proszę traktować nigdy te wszystkie przekleństwa jako czystą interpunkcję, pewnie, która ma tylko uwydatnić. My nie jesteśmy sprawą dla reportera. Nie, nie, także, nie, 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 ale to żeby była jasność, oni też chyba nie mają z tym problemu. Nie mamy z tym problemu. Michale, no dziękuję Ci bardzo za tę szczerą rozmowę. Fajnie było się spotkać u Ciebie w fajnej chacie. Muszę Ci jedną rzecz powiedzieć, tak, w takim razie. To może się nie nadaje do dopuszczania, ale to jest właśnie ta różnica pomiędzy Tobą, tymi 15, tymi 20 metrami. Te 20 metrów stworzyły jakiegoś człowieka, który absolutnie nie panuje nad tym, jakie wartości w życiu są ważne. Dlatego będzie zawsze szukał dziury w całym i wyszukiwał w człowieku takich sensacji, które są na tyle tanie, aby dały jemu popularność. Aha. Mówisz o Łukaszu teraz, tak? Tak. Aha. I to jest ta między wami różnica. A ty byłeś ciekawy tego, co jest absolutnie rzeczywiste, a nie sensacyjne. To miło. Bardzo ci dziękuję i będę to szanował. Ja również. Dziękuję ci za te miłe słowa. Było mi bardzo miło. Trzymaj się. Dzięki. Sponsorem bezglutenowych batoników i łakoci dla gości był Mixit.